Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem w browarze Stewart Brewing w Edynburgu, na przedmieściach Edynburga właściwie. Nagrałem film, w którym Patryk, który tutaj współpracuje z tym browarem, oprowadza mnie po browarze. On jest po angielsku, ja tutaj tylko szybko wam zrobię taki krótkie resume po polsku. Tutaj macie browar, czy warzelnię właściwie. Tutaj jest tank gorącej wody. Następnym urządzeniem jest kadź zacierna, w której zacierają piwo infuzyjnie, czyli nalewają gorącą wodę o określonej temperaturze, wsypują słód i czekają sobie godzinkę, czy tam ile potrzeba. Jeżeli jest potrzeba podgrzania, dolewają gorącej wody. Ostatnim naczyniem, trzecim w kolejności, jest kocioł warzelny o pojemności 10 baryłek, czyli około 10 hekto. Następnie brzeczka trafia albo do tych kwadratowych tutaj tanków fermentacyjnych, albo do tych tankofermentorów stożkowych. Tutaj możecie zobaczyć, że to jest otwarta fermentacja. Piana, piękna. I następnie piwo trafia tutaj do tych tanków, do kondycjonowania piwa, do nagazowania piwa. One są ciśnieniowe, po prostu, żeby piwo się nagazowało. Następnie, jeżeli piwo jest butelkowane, tutaj jest taka prosta rozlewaczka do butelek. Tutaj widzicie tą rozlewaczkę, a tutaj z kolei jest urządzenie do naklejania etykiet. Około 1/3 produkcji idzie w butelki, reszta to są kegi, właściwie kegi, nie kegi, a keski. Keski i kegi. Keski są zarówno stalowe, jak i plastikowe. Dlatego, że plastikowe są tańsze, łatwiejsze w użyciu i właściwie tych metalowych czy tam stalowych używają tylko dlatego, że część pubów domaga się takich, bo do takich są przyzwyczajone. Mam tutaj piwo Radical Road, właśnie z tego browaru. Triple Hopped Pale Ale, 6,4% alkoholu. Bardzo fajna etykieta na takim papierze jakby pakowym. Bardzo taka oszczędna we wzornictwo, a jednocześnie stylowa. Bardzo mi się podoba. Spróbujmy zatem. Tak wygląda kapsel. Bardzo ładny, wielkiej urody. W ogóle całe logo jest świetne z tą flagą szkocką, z krzyżem świętego Andrzeja. Tutaj tak naprawdę w Edynburgu zauważyłem, że bardzo dużo, znaczy wszędzie pełno jest tych flag szkockich. Nigdzie nie znalazłem ani jednej flagi brytyjskiej, Union Jacka. Oni bardzo mocno podkreślają tą swoją odrębność i szykują się na referendum, które będzie za rok czy za dwa lata o secesji od Wielkiej Brytanii. Świetny aromat chmielowy, cytrusowy, owoce tropikalne, no to co lubię. Tu możecie zobaczyć, jak się nalewa. Piwo jest chyba bottle conditioned, czyli refermentowane, dlatego że ma termin do października przyszłego roku, a jak powiedział mi tutaj Patryk podczas zwiedzania, oni nie pasteryzują i nie filtrują piwa. Jak widzicie, nalało się mętne. Bardzo ładna taka pomarańczowa barwa, ładna piana, drobna z drobnymi pęcherzykami. No, typowy aromat amerykańskiego chmielu, czyli cytrusy, owoce, świeży taki, bardzo, bardzo przyjemny. Piwo jest dość mocno schłodzone, dlatego że ono stało w misce z lodem. Jest trochę za bardzo schłodzone, no ale muszę powiedzieć, że smakuje nieźle. Wytrawne, z intensywną goryczką,
i z wyraźnym jednak taką słodowością. To nie jest takie piwo, które jest wodniste. No nie jest wodniste, ale też nie jest słodkie. Spróbuję troszkę ogrzać. Piwo naprawdę jest obiecujące i smakuje świetnie. Niestety nie mam tu nikogo pod ręką, żeby się zapytać, jakich odmian chmielu użyli, ale mogę się założyć, że to są chmiele amerykańskie. Bardzo, bardzo dobre piwo, bardzo dobre piwo. Bardzo fajny browar, czysty, bardzo czysty. Tutaj większość tych rzeczy, na przykład warzelnia, ma 8 lat i po nich w ogóle nie widać tych 8 lat używania. Tam sam tych tanków, które pokazywałem, tych stożkowych, 3 są stare, 4 są nowe. W przyszłym tygodniu przyjeżdża zupełnie nowa warzelnia na 30 hekto. Będą ją montować tam z drugiej strony budynku i browar się znacznie rozbuduje, praktycznie trzykrotnie zwiększy warzelnię. Naprawdę, naprawdę świetne piwo, świetny browar. Bardzo fajnie było to zobaczyć i do zobaczenia. Jeszcze coś myślę spróbuję tutaj z browaru Stewart Brewing w Edynburgu. Wasze zdrowie!